A na pauzę. A dobrze. Teraz to od razu skręcimy w lewo i w lewo. No i lecimy na pałę. I teraz na 4, 5, 6. Dobrze, leci. Na 4, 5, 6. No nie pipaj, no. Dobra, 4, 5, 6. Gdzie to tu jest 4, 5, 6? Tak, tu jest 4, 5, 6. No i on co nie z tej strony podjechał. Cztery, pięć, cztery. No tam jest 4, 5, 6. Cztery, pięć, sześć jedzie. No tam, dobra. Trzeba nawrócić, tu jest akurat dużo miejsca. No i ten. Zapomniałem. No, ten autobus z takim lekkim opóźnieniem. Co znowu za dużo. Nie, no my na 4,50 mamy jechać, serio? Moja ślepota nie znaje. Dobra, 4,50 też tam jedzie. Potem się człowiek dziwi, czemu tu ludzie nie chcą wsiadać, nie? Już strzeczysz? Nie, jeszcze nie.
Dobra, jesteśmy, nikt nie wsiada, więc... Rura, leci. Nie ma czasu. Oczywiście ten to lepiej czas znajdę. No leć. Opóźniony autobus. Nie idziesz, jakby nie wiem, jutro miało nie być. I się to ty jest. 3 km przed rannym trzeba dochodzić. Moje dziecko nauczy i ten ród drogowy jazdy. Terianie, w tą stronę jedziemy znowuż? Pięknie. Po prostu pięknie. No wrócimy sobie w miejscu niedozwolonym w takim razie. I pojedziemy z powrotem i znowuż będziemy opóźnieni o 14 minut. Cudownie. Podoba mi się, podoba. Ja powinni napisać chociaż w którym kierunku to się powinno jechać. Nie. No tu jest zakaz zawracania, bo jest bez kolizyjka, nie? No cóż, no się machnie to zawracajcie. Policji chyba nie ma w okolicy, mam nadzieję. Na razie też nikt nie wsiada. Więc świadków praktycznie zero. Że autobus postanowi się tu zatrzymać. Jedź. Się zastanawiasz. A nie no. 3 razy wyśpię. Cztery, pięć, zero. Witamy. No i tyle czasu panowie się będziecie tam zastanawiać przed tym drzwiami, to się one same z automatu teraz. Przepraszam pana, ale chciałbym chwilę. Ja też pana przepraszam, ale jestem bardzo mocno opóźniony, wie pan? Można, no, chwila. Dankeschön. Dobra, teraz lecimy, gdzie tu?
prawo. To chciałem zrobić. No mi wymusił. Pani głoś nie potrafi się odzywać? Nie słyszałem pani, aż pani przyszła. A ja nie mogę. Nie no, zaczynam dostawać na głowę, nie od tej opcji. I irytacji. Chyba to będzie nasza ostatnia trasa. W dzisiejszym najwątłym odcinku. I też tu normalnie, no jakby jajka wejść. Znowuż tragicznie, żem prowadzę. Przecież nic nie zrobiłem, tylko wyprzedzałem na trzecie. No wiem o tym, że to ci nie robi. Ja normalnie samochodem, no to ty jeszcze bym dał radę przygłosić, a to jest to niestety autobus. No już tak 20 na godzinę to mi się jaicie. Nie no, masakra. Masakra. Ile czasu to człowiek jest opóźniony? Nie, przez... Zostań właściwie ten ruch drogowy, co tu jeździ. Narzekają na moje opóźnienie. Co ja im mogę na to? Nie tylko jeszcze, bo jedzie. Nie widzi, że mam lewy kontrast włączony i nie przepuści autobusu. Jak to ja zawsze byłem punktualny, ale od czasu, kiedy jestem drogowy, to mnie irytuje. A całkiem w sumie no niepotrzebnie mnie irytuje. No to jeszcze bardzo dziwne rzeczy się dzieją przez niego. Jakiego miejsca wypadku? Przecież nie było żadnego wypadku. A ty nie wiem, jedzie, bo się zdecydował gdzieś. Teraz w prawo będzie skręcał. Ciekawe gdzie. I pojechał prosto. A tam dopiero w prawo skręca? No nieźle. Jakby nie mógł tamtego kierunku z razu włączyć, tylko 3 km szybciej będzie go włączył, jakby myślał, że gdzieś nie, a gdzieś padnie. Znowuż mi przyjdzie jechać za nim. Nie.
A tutaj to przepraszam. Co jest? A, tam dalej są światła. To on się tu zatrzyma. Super. Nawet bym nie powiedział, że będzie miał plany iść się zatrzymać. W takim miejscu. Dobrze. Dobrze, wracamy do miejsca, w jakim zaczęliśmy ten odcinek. Znowuż pasażerowie chcą wysiąść, nie wiem czemu. O, właśnie w tym miejscu, że zaczęliśmy ten najnowszy odcinek. Słownie stojąc tu.